Moje życie to porażka. Jak mogłam się tak zniszczyć w Barcelonie? Ciekawe, czy Sandra odebrała tego screena. A co jeśli przez przypadek wysłałam go do Marty? Już nigdy się do mnie nie odezwie. Nie czułam się tak głupio od pierwszej klasy liceum. O nie, liceum. Tęskniłaś? Co? Leżysz tu sobie i myślisz, jak to było, kiedy chciałaś zagadać do Seby i się przed nim wywaliłaś? Skąd wiesz? Bo robiłabym to samo, to było na maksa żenujące. Co ty tutaj robisz? Jestem demonem twojej kompromitującej przyszłości. Czemu śpisz przy zapalonym świetle? Bo boję się demonów. Wiesz, że mogłybyśmy być dalej przyjaciółkami, gdybyś nie ukradła mi chłopaka? Po pierwsze, Sebek nigdy nie był moim chłopakiem. Po drugie, ty nawet do niego nie zagadałaś. Ale go zaklepałam. Jak? Polizałaś go i powiedziałaś, to moje? A co ty właściwie chciałaś mu wtedy powiedzieć? Cześć, albo coś w tym stylu. Cześć, dziewczyny. Cześć, Sebastian. Cześć. Cześć. Nie pamiętasz mnie. Znaczy... A ją? No, coś tak jakby. Tak jak wtedy, to mam sobie przypomnieć. Przypomnij sobie ten pewno. A teraz? No tak. Pierwszoklasistki, pamiętam. Ty się wywróciłaś, a ty jej podstawiłaś nóżkę, tak było, nie? Co? No tak, obydwie miałyście obsesję na moim punkcie. Ona miała obsesję. W sumie cały czas ma. Ja traktowałam to jako hobby. Hobby? Kto pisał w swoim pamiętniku, kocham Sebastiana z trzeciej C najbardziej na świecie? Sebastian z trzeciej C, to samo. Czyli jednak miałaś obsesję. Widać, hobby przerodziło się w pasję. Tak? A kto ukradł koszulkę z szatni? Jego koszulkę? I trzyma ją pod poduszką? Co? To co to jest? Tego używam do sprzątania. Dlatego jest takie czyste. Bo sprząta się po to, żeby coś było czystsze. Ma to sens. A to? Co to jest? O nie. Znam tylko jedną osobę, która by mogła założyć coś takiego. Dziwny Marcin. Właśnie. Martin. Dziwny Martin. I wcale nie jestem dziwny. Stary, jesteś dziwny. Siedziałeś cały czas w kiblu. Marcin może mówić do mnie tylko Natalka, bo zajmuje specjalne miejsce w moim serduszku. A bohaterem jakiej żenującej sytuacji jest on? Zapomniałem, przecież ty zawsze byłeś jej cieniem. Chciałbym być. Wtedy byśmy byli nierozłączni. Nie mrugaj, Natalka, proszę, nie mrugaj, patrz cały czas na mnie. Chcę, żebyś cały czas na mnie patrzyła. Nie no, przepraszam, ja trafiłem chyba do jakiegoś klubu frajerów. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. Tutaj. O. Nie wyjdziesz stąd. Dlaczego? No bo to jej wyobraźnia i ona decyduje o tym, kto tu będzie, a kto nie. Wypuść mnie! Dobra. Martin. Marcin. Czy... nie... Martin. Opowiedz nam, dlaczego tutaj jesteś? Stary, opowiedz, bo nie wyjdziemy, no. Nie mogę. Dlaczego? Nie przy Natalii. Przestań, stary. To mów do mnie, a Natalia będzie słuchała. Opuść rączkę. Dobra, całowaliśmy się! No i widzisz? No i tyle, no. Proszę otworzyć te drzwi. W tym momencie. Ale z dziwnym Marcinem? Martin. Dziwny Martin. To ja się wcale nie dziwię, czemu ty nie możesz w nocy spać. Wcale nie jestem dziwny. Jesteś. No, Jezus Maria, można stąd wyjść, naprawdę, no. Proszę was, no. Ja wychodzę z tobą? Nie. Ja sam wyjdę. I mogę wyjść za ciebie. Nie chcę, bo zostaw mnie. A.
Chciałem ci podziękować za to, że śpisz przy zapalonym świetle. Wiesz dlaczego? Bo dzięki temu mogę patrzeć, jak słodko śpisz. Wynoś się! Wynocha! Nie, to moja wyobraźnia, moje zasady! Wyjdź stąd!